Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Transport Fever 2 w jesiennej odsłonie i w dniu dzisiejszym, proszę Państwa, zajmiemy się tymi dwiema miejscowościami, które troszeczkę po macoszemu zostały potraktowane, dlatego Wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, że ten czerwony guzik z napisem subskrybuj nie powinien być czerwony, tylko szary. Dzwoneczek też się przyda do powiadomień, żebyście wiedzieli, kiedy są nowe filmy, kiedy są nowe live'y. Proszę Państwa, trzy rzeczy. Potrzebuję cegieł i towarów, jeżeli chodzi o towary i cegły, no... Z cegłami będzie prościej, z towarami może być trochę gorzej, natomiast jeżeli chodzi o skalisko, mamy dokładnie tę samą sytuację i jakoś trzeba będzie to pogodzić. Pamiętacie, jak na początku serii mówiłem tutaj o tym kamieniołomie i o tej cegielni? W dniu dzisiejszym wykorzystamy to i teraz zastanawiam się nad dwiema rzeczami, ponieważ mamy dosyć niewielką odległość między tymi dwiema miejscowościami. W związku z tym, czy byłby sens puszczania w tym momencie pociągu pasażerskiego? Chyba nie. Natomiast można byłoby rozwiązać ten ruch pasażerski po prostu autobusem, ale jeszcze nie teraz. Ze względu na fakt, że z autobusów to my mamy jak na razie dostępne Daimlery, no i te Daimlery, no nie oszukujmy się, one nie są zbyt szybkie, nie są zbyt efektywne, więc raczej nie skorzystamy. Aczkolwiek tutaj można byłoby pokusić się o stworzenie jakiegoś ruchu towarowego między poszczególnymi przedsiębiorstwami. I tak jak tu mamy szyb naftowy, tutaj mamy rafinerię ropy naftowej i tu mamy zakład chemiczny, do którego trzeba ten olej dostarczać do produkcji plastiku, to później jakoś by wypadało przewieźć to do fabryki towarów. No i tutaj byśmy jakoś sobie mogli poradzić z tym. I to wszystko drogą lądową, ale samochodową. O, transportem samochodowym. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo moglibyśmy trochę inaczej to wykonać. Tutaj z tego szybu naftowego można byłoby tutaj puścić nitkę, następnie olej dawać tutaj, plastik z powrotem mógłby tu wracać, samochody wożące ropę naftową mogłyby ten plastik stąd odbierać i transportować z powrotem tu, czyli myślę, że mielibyśmy raczej podwójny zysk, bo tutaj jedna baryłka nafty na jeden plastik, no może. Natomiast tutaj na tej linii byśmy mieli półtora raza zarobek. No, dyskusyjna sytuacja, jeżeli chodzi o opłacalność. Natomiast szukam jeszcze stalowni, ponieważ gdzieś to... O, jest stalownia. Słuchajcie, tu jest najbliższa stalownia. Natomiast tak, tutaj mamy kopalnię żelaza, mamy kopalnię węgla, tutaj mamy kolejną kopalnię żelaza i tu jeszcze jedną, czyli z węglem jest tak naprawdę problem. Chyba, żeby jakoś stąd sprowadzać, ale to powiem szczerze, czy to był, bo... Mogłoby być opłacalne pod jednym warunkiem, słuchajcie. Jeżeli byśmy dla przykładu zaangażowali tutaj Łososiowice, ale na zasadzie takiej, że po tej stronie również zrobilibyśmy dworzec, znaczy by... Kurczę, te stanowiska towarowe, place załadunkowe, o, słowa mi zabrakło. I stąd byśmy puszczali węgiel tutaj, no to tak. To wtedy jasna sprawa. Natomiast stąd... Czekajcie, zobaczmy, jakby to miało wyglądać. Załóżmy, że tu byłby dworzec kolejowy i samochodami byśmy mogli dostarczać węgiel oraz żelazo na ten dworzec, później pociągiem pocisnąć tędy, aż do stalowni. No i teraz w zależności, z powrotem ten pociąg mógłby zabierać stal, bądź puścić drugi. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie w całej tej sytuacji, ale... Zanim to nastąpi, to zobaczmy, tutaj jezioraki potrzebują cegieł i jezioraki nie mają dostępu do cegieł, nie mają ich dostarczanych, chlebek tylko jeździ.
Więc w porządku, można byłoby to zrobić, ale to za moment. Na razie ogarniemy sytuację tutaj ze stalownią. Ponieważ trzeba byłoby, proszę Państwa, ogarnąć to na tyle, żeby już mieć gotową linię, a potem tylko wiadukty stawiać tam, gdzie potrzeba. No i myślę, że będzie całkiem nieźle. Dobra, tutaj mamy drogę usuniętą, to nie jest potrzebne. W Tworzymirkach potrzebowaliby, słuchajcie, paliwo i chleb. No, z tym chlebem to, kurczę, bardzo dużo miejscowości potrzebuje pieczywa, żywności. No i to jest problem, bo jeżeli chodzi o piekarnię, to nam system poskąpił akurat zakładów fabryki żywności przy rozlosowywaniu, no i jest teraz problem, tak? Bo pól mamy sporo, natomiast jeżeli chodzi o fabryki jedzenia, no to jest tak trochę marnie. Ale i tak sobie poradzimy. Dobrze, no to teraz tak, czas na ulokowanie dworca kolejowego. I teraz ten dworzec kolejowy, towarowy oczywiście, on będzie, no, będzie musiał stać przy drodze, to ja też szeroką drogę zrobię. Aczkolwiek może by tutaj machnąć bardzo drugą, dużą drogę. No. To może się potem opłacić. Więc ogarnijmy to może w taki oto sposób. Niech i tak będzie. Bo chodzi mi o szybki przejazd. Mimo, że to jest setka i to jest setka, no to tu jest trochę więcej pasów. Może ktoś w końcu będzie na tyle inteligentny, że zaczną te pasy jako tako tam zmieniać sobie. Dobra. I teraz tutaj postawimy sobie dworzec towarowy. Najdłuższy, jaki można. I na razie na dwa. Na razie na dwa niech będą. I teraz tak. Jakoś tak równiutko, żeby to było. Pyk. Dobra. To mamy. Teraz tak. Dworzec z dworcem. Ale tutaj by trzeba było ogarnąć w miarę sprytnie to wszystko. To już ustaliliśmy, że tutaj będą samochody woziły drogą to wszystko, tak? Ale co zrobić z plastikiem? Czy to też drogą? Jakie my mamy w ogóle towarowce do dyspozycji w tych latach? Towarowe. Benzę. 40 na godzinę. Szału nie ma, słuchajcie. Będzie trzeba trochę więcej pojazdów kupić. Mamy 397 milionów, no 400 już prawie. Na dzień 2 marca 34 roku. Więc to nie jest problem. Tylko teraz tak, jeżeli ja bym chciał, załóżmy, ogarnąć to na tej zasadzie, powiedzmy. Tutaj dałbym jeszcze trochę po prostej. Teraz tutaj ogarnąłbym kawałek prostej. No i teraz pytanie, bo potrzebuję most poprowadzić. Ja tutaj na razie usunę tę drogę, ona nie jest nam potrzebna. Mniej więcej dotąd. To jest tylko chwilowe, bo ona później będzie będzie tutaj z powrotem wracała, ale jak na razie może zostać tak jak jest. Jeżeli bym ten most chciał przeprowadzić, załóżmy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście włączę sobie filtr tutaj dróg żeglownych, czy ja im tego nie rozwalam, ale nie, jest w porządku. Jest ok. No, może taki mostek. O, coś takiego, byłoby fajnego. Trochę bardziej prosto. No i niech tak sobie zostanie, w porządku. Ok, i teraz to by trzeba było tutaj wprowadzić z powrotem. No, ale chłopie, ogarnij się. Dobra, i teraz to podłączymy tu. I to samo trzeba z drugiej strony zrobić. Tutaj powiedzmy sobie,
podłączymy ten zakład od tej strony, o ile damy radę. Aha, damy radę tylko ciut bliżej. Dobra. Tutaj wypuścimy prostą, tylko zorientować się... Aha, tu jest most. To taką prostą, trochę dłuższą. I teraz to można z powrotem do mostu dać. W porządku. Dobrze, tutaj możemy wjechać praktycznie tą drogą prosto do miejscowości. Tylko zobaczmy. Trzeba byłoby to jakoś sprytniej zrobić. Powiedzmy, tutaj sobie wypuścimy krótką, prostą drogę. Oni, jeżeli będą potrzebowali tam się rozbudowywać, to zmienią drogę na ulicę. Więc to nie jest problem. Natomiast tu, to ja bym mógł... W sumie to można to upgrade'ować do takiej drogi. Czemu nie? Teraz wykręćmy to jakoś ładnie. Ponieważ ja bym chciał z tej zajezdni drogowej skorzystać przy, proszę państwa, wypuszczaniu pojazdów. Więc ona mi się tutaj przyda. Dobra, i to byśmy mieli. To jest gotowe. Teraz tutaj sytuacja z fabryką plastiku. I teraz tak, tutaj ta sama bajka, czyli wypuszczamy prostą drogę. Dobra. I teraz tutaj to jakoś trzeba podłączyć tak fajnie, sprytnie. I nawet się uda. Ok. I teraz dalej mamy szyb naftowy. I wiecie co, nie. Skorzystam jednak z tej opcji, o której mówiłem, czyli tutaj to wszystko załatwimy. Ale trochę w innej konwencji niż zapowiadałem. Zobaczmy, o, to się pięknie, fajnie podłączy. Bardzo mi się to podoba. Dobra, to byśmy mieli w takim razie. Jeżeli, dla przykładu, postawiłbym tutaj przystanek do wyładowywania, to on ma po pierwsze zasięg tutaj, więc nie stanowiłoby to problemu, a po drugie oszczędzamy na pojazdach. No, i teraz będzie zabawa. Teraz będzie zabawa, proszę państwa. Tworzymy linię, tak? Tworzymy... jeszcze trzeba tutaj zrobić place załadunkowe, ale to moment. Bo to mówię, będzie zabawa. Teraz tak. Tutaj byśmy... Może nie taką długą, o, nie taką szeroką, znaczy się. Tutaj byśmy wypuścili kawałek. Plac załadunkowy do tego jak najbardziej tak. Tylko tak bardziej równo. Dobra, to byśmy mieli. Teraz tak. Tutaj też się plac przyda, dlatego że stąd by wyjeżdżały towary. I teraz, żeby one mogły wyjeżdżać tak fajnie, sprawnie, to tutaj bym wyciągnął... Śmiesznie wygląda takie coś, ja wiem. Tutaj takie szerokie, a tu taka wąziutka. Ale to nic nie szkodzi. Tutaj byśmy ogarnęli również plac załadunkowy. Po prostu chcę wykorzystać jedno skrzyżowanie, a nie tworzyć pierdylion skrzyżowań, bo to niczemu dobremu nie służy. Teraz dalej, jeżeli chodzi, proszę państwa, o dostawę już tych towarów. Ile tutaj potrzeba w ogóle? 61. To tu trzeba byłoby to dostarczyć... Aha. W to miejsce. No dobra, można i tak. Niech tak będzie, proszę bardzo. Pyk. Niech tutaj sobie stoi przystanek. Dobrze, to byśmy mieli. I teraz tak, na razie ogarniemy to w ten sposób. Pierwsza linia. Ach, nie, no jeszcze nie. To za chwilę. Zapomniałem tutaj o tych opcjach, że to też trzeba tutaj ogarnąć.
Dobra, to inaczej. Tutaj zrobimy również plac załadunkowy. Tutaj musi być plac załadunkowy, bo to inaczej nie damy rady. No niech będzie taki długi. Tutaj to można w ogóle dwa place załadunkowe zrobić. Bo ostatnio jak działałem na tym samym, to źle na tym wyszedłem. Więc wracam do mojego sposobu. Tu będzie jeden, tu będzie drugi i tutaj zrobimy jeszcze jeden. Ja wiem, że to są koszty i co z tego? Zarabiamy na tyle dobrze, że możemy sobie pozwolić na takie manewry. Okej. I teraz wracamy do tworzenia linii. To jeszcze oczywiście nie wszystko, bo musimy jeszcze stal tutaj dowieść. Ale pierwszą linię zrobimy stąd, dotąd i z powrotem tutaj. Z czego tu będzie się ładował gościu do pełna bez ograniczeń. I on stąd ma zabierać tylko i wyłącznie ropę. Tak. Stąd ma zabierać tylko i wyłącznie ropę. Pyk, 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 pyk. I pyk, 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 pyk. Dobra, ropę sobie zabierze. I to mamy pierwszą linię. To się będzie nazywała dostawcza. Przyrzecze. Przyrzecze. Niech to będzie ropa i plastik. Na tej zasadzie. To będziemy wiedzieli, o co chodzi. I to jest pierwsza linia. Teraz kolejna linia musi lecieć stąd dotąd, z czego tutaj mają się również ładować do pełna bez ograniczeń i stąd zabierają ten olej, czy naftę. I to będzie to. Chociaż tutaj zaraz, bo to jeszcze plastik muszę, to on tutaj będzie rozładowywał plastik. Tu ma rozładować plastik. Natomiast tutaj będzie ropa stąd brana, rozładunek plastiku. Ok, a tutaj on ma, proszę państwa, załadować plastik. Natomiast wyładować naftę. Takie rzeczy. Nafta jest do wyładunku. Sprawdźmy. Tu na drugim przystanku ładuje plastik 100%. A wypakowuje naftę, czyli ten olej. No i dobra. I to nazwiemy sobie dostawczy przyrzecze. I to będzie, już tak napiszę tak jak jest w grze. Bo to jest nafta, a nie olej. No ale napiszę olej. Olej i plastik. Pyk, dobra. I to mamy. No dobra, czyli tutaj mamy sprawę załatwioną, to teraz musimy załatwić sprawę, proszę państwa, z dostarczaniem węgla, z dostarczaniem tutaj rudy, żelaza i tak dalej. A zatem, ta droga nie jest mi do niczego potrzebna, więc mogę ją śmiało skasować, bo ona tutaj będzie tylko i wyłącznie przeszkadzała. Dalej, co my tam dalej mamy? Zorientujmy się. Tutaj mamy stalownię, tak? Czyli ta droga też mi nie jest potrzebna. Jak na razie mogę ją spokojnie wyrzucić. Może nie całą. Tylko tyle. Tutaj jeżeli chodzi o tę drogę, to ona będzie do przebudowy szła. Kompletnie mi to tutaj nie pasuje. I jak na razie to ja jednak, proszę państwa, ogarnę się z
z dostarczaniem surowców tutaj z tego regionu, czyli węgiel i żelazo będą leciały stąd. To na pewno będzie mało, zwłaszcza żeby dostarczać do dwóch miejscowości, ale na spokojnie. Musimy sobie z tym poradzić jakoś. Dobra, i teraz tak, drogę to ja chcę, po pierwsze, taką, bo tutaj nie muszę takiej bardzo szerokiej, to za daleko poleciałem. I może być tu. Do tego oczywiście bym chciał bardzo dworzec autobusowy, ale moment, bo ja widzę, że nie autobusowy, tylko kolejowy. Przedłużę trochę tę drogę i teraz dworzec towarowy, kolejowy, maksymalnie długi i niech on sobie tutaj stoi w miarę równo. Jego jeszcze można przedłużyć w razie czego. Dobra, pyk. I to mamy. No to teraz przydałoby się poprowadzić linię kolejową, całą tę nitkę, i żeby to miało jakiś sens. No to może poprowadźmy tutaj przy jeziorku, będzie malownicza linia. Tory. No tu może mogą być zelektryfikowane, to nie jest problem. To nie są góry. Dobra, tutaj poleci to tak. I teraz przydałoby się wykręcić te. A zatem, jeżeli tutaj sobie zrobię trochę prostej, wiecie, żebym krzyżówki mógł w łatwy sposób zrobić. O, i wykręcał to z zachowaniem 120 km na godzinę, to nie powinno być z tym jakiegoś większego problemu. Czy tu jest płasko, czy tu jest... Nie pamiętam, jak ja te mapy tutaj tworzyłem, ale tu jest chyba równo. Zaraz to sprawdzimy. Podłączmy i zobaczymy, czy gdzieś mi tutaj modyfikuje teren. Ale chyba nie. A nawet jeżeli, to potem można to jakoś ładniej przygotować. Tutaj mamy praktycznie wszędzie 120 i niech tak też zostanie. Pyk. Do tego dołączymy drugi tor. Dobra, i mamy to. No i teraz trzeba docelowo tutaj do fabryki stali, do stalowni. Trzeba te tory wpiąć, podłączyć. I to będzie raz. Zobaczmy, czy nie modyfikuje terenu. Jest ok. Dobra. I teraz kolejny. Tutaj. No jest dobrze. To teraz oczywiście potrzebujemy zrobić tutaj krzyżóweczki. W razie czego, jeżeli by dwa pociągi jeździły, a raczej tak będzie, to żeby spokojnie ten ruch prawostronny był zachowany. Aha, tutaj jeszcze oczywiście semaforek musi stanąć. Jest. I ta sama sytuacja będzie po drugiej stronie. Może być ta krzyżóweczka tu. W razie czego, jeżeli byłby bardzo, bardzo długi pociąg. A może taki być, jeżeli tutaj będzie zabierał węgiel oraz rudę żelaza, no to może być długi. To żeby mi się cały zmieścił. I tu oczywiście będzie semafor. Dobra, i to byśmy mieli. Teraz tak, kolejny aspekt, o którym musimy pamiętać, to dostarczenie, aha, no właśnie, ja trochę źle tutaj ten plac zrobiłem. Dostarczenie, proszę Państwa, towarów typu żelazo, węgiel, tutaj, do dworca. I to jest ciut źle zrobione, dlatego że mogłem spokojnie tu wykorzystać, chociaż tu nie ma żadnej linii, to wiecie co, to skasujmy to. Skasujmy to, tutaj przedłużymy tę szeroką drogę,
no powiedzmy, niech będzie tak. I ja wiem, że jest tutaj kopalnia żelaza, ale ja chcę stąd sprowadzać. Więc ogarnę to tutaj. To nie jest mi potrzebne. Natomiast tutaj już jest mi potrzebna droga i to zrobimy na tej zasadzie. Tu ją ładnie przyczepimy. Dobra, to mamy jedną. Teraz tak. Wykręciłbym ją, powiedzmy, tu. Żeby pierdyliona dróg nie robić, to tutaj ją wykręcę. I... aha, to jest za daleko. A teraz za blisko. No szkurde, no chłopie, ogarnij się. O, dobra. To tutaj. I później ją ładnie wykręcimy, wprowadzimy tu. No i dobrze. I teraz zobaczmy, jak mi to wyszło. Pyk. Ładnie. I teraz tutaj, jeżeli automatycznie... dajmy mu szansę. No ładnie. O to mi właśnie chodziło. Dobra. Jest gites. Teraz tak. Opcje są dwie. I tak naprawdę nie wiadomo, która byłaby lepsza. Znaczy, inaczej. Czy druga opcja byłaby w miarę dobra? Pierwsza opcja jest taka, proszę Państwa. Puszczamy wywrotek. Aha, nie ma wywrotek. To będzie. Puszczamy osobno linię wungla. Docelowo tutaj na dworzec. I żelaza również tutaj na dworzec. Jako dwie odrębne linie, tak? To jest pierwsza opcja i raczej z niej skorzystam. Ale druga opcja, która mi gdzieś tam chodzi po głowie, to jest wypuszczenie linii z kopalni węgla, dostarczenie węgla tutaj i tu zbiorczo samochody zabierałyby i żelazo, i węgiel. I dostarczałyby tutaj. No i teraz pytanie brzmi, bo wiecie, jakiś towar może mieć nadwyżkę, tak? Może przeważać w tym wszystkim i się okaże, że powiedzmy będzie zabierany tylko jeden towar, a drugi będzie gorzej transportowany. No i tego się trochę obawiam. W związku z tym skorzystam z tej pierwszej opcji, czyli osobne linie. Ale jest myśl na przyszłość, bo może się zdarzyć tak, że ja z tego skorzystam jednak. Że gdzieś tam kiedyś później będą te samochody woziły jedno i drugie. Zobaczymy. Dobra, mamy autozapis. To jest chyba pierwszy autozapis, jeżeli się nie mylę. Natomiast my tutaj, proszę Państwa, potrzebujemy ogarnąć drogę. Ale prostą drogę. I do tego oczywiście plac załadunkowy. Dobra, mamy to. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o aspekt wyładowywania tego wszystkiego, to my tutaj będziemy wyładowywali na zasadzie po prostu przystanku do wyładowywania. Patrzcie, co się nam odblokowało. Klas A4. Jakie tu fajne, w ogóle wagony 120. No, można byłoby w góry puścić, byłoby szybciej. No i mamy Opla Blitza. Więc bardzo dobrze akurat w porę się pojawił, bo może się przydać. Dobra, to teraz tak, tu jeszcze będę potrzebował, słuchajcie, tej lokomotywowni, bo przecież jakoś trzeba wprowadzić pociąg na tor. Natomiast my mamy jeszcze tutaj w zanadrzu krokodyla i zastanawiam się, czy tego krokodylka nie wykorzystać. Zaraz będziemy patrzeć, zaraz będziemy tutaj myśleć. Jak na razie to potrzebujemy postawić lokomotywownię. Pyk. I oczywiście jeszcze stworzyć linię, bo brakuje nam dwóch linii. A zatem pierwsza linia z wąglem. I to, aha, to podlega pod jezioraki, tak? Dobra, to tak, tutaj ładują się do pełna, tu się będą rozładowywać i to jest linia dostawcza. I to będą jezioraki, węgiel.
Natomiast tutaj będzie kolejna linia. Oczywiście ładują się do pełna. I to będzie linia dostawcza. Jezioraki. Żelazo. Oj. Polskiej literki. No i gdzie jest ta linia? Dostawcza Jezioraki. Jezioraki, gdzie jesteście? Kurczę. Ach, to jest ta, dobra. To tutaj bez polskich liter będzie Żelazo. Żelazo może być, Żelazo. Dobra, mamy to. No i co? I teraz potrzebowalibyśmy, słuchajcie, powypuszczać pojazdy. A, jeszcze jedna linia, no przecież ten pociąg nieszczęsny. To będzie linia stąd dotąd. Tu się ładuje do pełna. Bez ograniczeń. A nie, tutaj o, w ten sposób. Albo... Nie, jednak tak. Słuchajcie, dla początkujących, co to w ogóle oznaczają te opcje? Tutaj ta pierwsza opcja, załaduj jeśli to możliwe, oznacza, że jeżeli będzie towar na stacji, pociąg się załaduje i pojedzie. Jeżeli nie będzie, to się nie załaduje, ale też pojedzie. Druga opcja to w momencie, kiedy mamy dla przykładu pociąg, który posiada wagony mogące przewozić kilka typów towarów. I my załóżmy, tak jak teraz, chcemy dostarczać kruszec, tak? Czyli węgiel oraz żelazo, o ile można to kruszcem nazwać. W każdym razie typ wagonu powinien być ten sam. No i teraz jeżeli ja wybiorę tę opcję, drugą, tak? Tutaj mieliśmy tę pierwszą, tutaj drugą. To oznacza, że pociąg załaduje się jednym typem towaru i pojedzie. Ale jeżeli wybiorę tę opcję, to pociąg będzie czekał, aż załaduje się obydwoma typami towaru. Czyli w tym wypadku zarówno węglem, jak i żelazem. Ja na razie wybiorę tę opcję. Niech się ładuje bez ograniczeń. Nazwiemy to TOW, czyli towarowy. I to będą tworzymirki. Tworzymirki, zresztą tutaj trzeba to skomunikować, tę miejscowość, tak samo jak Jezioraki, bo oni nie mają połączenia pasażerskiego w ogóle. A, można puścić linię kolejową, właśnie. Czekajcie, ale to kiedy indziej ogarniemy. Tworzymirki do Łososiowice i to będzie żelazo i węgiel. Żelazo i węgiel. Dobra. A dlaczego mi to wyskoczyło? A, bo ły użyłem, dobra. W porządku. No to teraz tak. Zapauzujmy sobie to. Co mi się tu stało? Coś mi się tu stało. Coś niedobrego zrobiłem. Dobra, ogarnięte mamy. Chwilowy problem nastąpił. Sorki. Dobrze, to teraz tak. Jeżeli chodzi o rzeczy związane, proszę Państwa, z paliwem, mamy tutaj cysterny, więc jest fajnie, ale nie możemy ich użyć. Dlaczego? Dlatego, że te pojazdy mają wozić jeszcze plastik. Więc chcąc, nie chcąc, jesteśmy zmuszeni użyć takiego ogólnego pojazdu, ale szkoda, dlatego że ten ma pojemność 12, natomiast pojazd specjalistyczny ma pojemność 14. No i to takie, o. No ale trudno. Weźmy tych pojazdów, załóżmy 30 i zobaczymy, co będzie. I pierwsza kwestia to wypuszczamy to wszystko na trasę dostawcze i to będzie przy rzece ropa i plastik. Dobra. Natomiast tutaj na kolejną... One jadą tam w ogóle? Jadą. Dobra. Na kolejną trasę również wypuszczamy taki ogólny, ale wypuścimy tych pojazdów 20. Dlaczego tam 30, a tutaj 20? Odcinek drogi jest podobny. No ten tutaj jest krótszy niż ten, ale rzecz jest tego typu, że z dwóch baryłek ropy robimy jedną baryłkę nafty, czyli tego oleju. W związku z tym potrzebuję tutaj trochę więcej pojazdu. A ze względu na fakt, że ten odcinek, jak powiedziałem, jest troszeczkę krótszy, to ja nie kupuję
pojazdów na wyrost, tak żeby tutaj było razy dwa, tylko mogę sobie pozwolić, żeby jeździły dokładnie tak, jak jeżdżą. Jeżeli się okaże, że będzie za mało lub za dużo, będziemy oczywiście to korygowali. Tutaj potrzebuję, przyrzeczę olej i plastik, to jest ta linia. Teraz tak, kolejne zakupy, których będziemy dokonywali, będą dotyczyły tutaj tych linii. Pociąg na samym szarym końcu. Tutaj mogę kupić, powiedzmy, że wywrotki, takie pojazdy, później będą wywrotki. Natomiast teraz takie pojazdy z paką otwartą. I tu niech jeździ, nie chcę przegiąć pały, ale też jak na razie puścimy 30. I to była trasa podlegająca pod jezioraki, zdaje się, tak? Tak jest. Wungiel. I tutaj, jeżeli chodzi o tę trasę, mogę kupić, powiedzmy, 25, bo jest troszeczkę krótsza. I to będzie trasa na... O właśnie, żelazo. No i teraz cała ta kawalkada musi się tutaj, słuchajcie, porozjeżdżać, musi zatrybić i tak dalej. A tu my sobie w tym czasie możemy stworzyć składzik. Teraz zobaczmy, co mamy z elektrowozów. Z elektrowozów no mamy krokodyla, który się w tym momencie może przydać, bo zobaczmy, jaką on ma tutaj moc i jaką ma siłę pociągową. On co prawda jeździ 75 km na godzinę, ale w żadnym wypadku mnie to nie przeszkadza, bo w tym czasie zdążą się tutaj te wszystkie towary odłożyć, powiedzmy, na peronie. To teraz tak, tylko żeby to było jakoś tak w porządku się odkładało, bo podejrzewam, że trzeba będzie wyrównywać mniej więcej, tak żeby stal i węgiel się zmieściły, a jeżeli tego nie będą robiły, no to wtedy trzeba będzie puścić osobny pociąg. A to już są koszty. Dobra, tutaj mamy krokodyla i teraz do tego byśmy chcieli, proszę Państwa, coś większego. O, no może być coś takiego. Może być coś takiego i teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 wagonów. 160 sztuk towaru on ma ze sobą zabrać. Prawie 13,5 miliona. I zobaczmy, jak on tutaj będzie się sprawował. To jest ta linia. No i dobra. Możemy sobie popatrzeć na niego. Rzadko kiedy używałem krokodyla. Zazwyczaj to stroniłem od niego, ale... Ale jest całkiem, całkiem fajny, proszę Państwa. Jest całkiem, całkiem fajny. I na razie ten krokodylek jako pierwszy w ogóle elektrowóz w tej rozgrywce wyjeżdża w tym momencie z lokomotywowni. No podejrzewam, że na początek będzie przynosił dużo strat. Ale trudno, no musi się rozbuchać ta linia. Tak, żeby jakieś zyski wymierne można było z tego czerpać. No, nasz jamnik tam jeszcze wyjeżdża. Mam nadzieję, że on się tutaj schowa całym składem za krzyżówką, którą mamy. Tego się obawiam. Przyspieszmy go trochę. No, przyjacielu. A, schowa się. Na spokojnie się schowa. Dobrze. No, bałem się tego. Bałem się tego. Natomiast on, proszę Państwa, w tym momencie będzie czekał na załadunek. Będzie ładował się towarami, które tutaj będą dowożone. A co z tego wyniknie, zobaczymy. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarze. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.